Kochani, ja dzisiejsze słowo, które mam, zatytułowałem sobie Namaszczenie drugiego planu. I chcę się dzisiaj na tym koncentrować, jak sama nazwa wskazuje. Sporo mówimy, robiąc taki podział, mówimy o rolach pierwszoplanowych, czyli o tak zwanych ludziach frontu, i mówimy też często wtedy o ludziach tyłu, tych, których całkowicie nie widać, którzy gdzieś tam zabezpieczają tył. To są jakby ludzie pomocy. Ale kiedy ostatnio się modliłem, Bóg zwrócił moją uwagę w ogóle właśnie na taką szczególną kategorię ludzi. To są ludzie tak zwanego drugiego planu i chciałbym, żebyśmy się dzisiaj trochę bardziej im przyjrzeli. Wiecie, patrząc po ludzku, ale nie jesteśmy z tej ziemi, tak? Jak śpiewaliśmy, nasz Bóg też jest inny. Patrząc po ludzku, bohaterami są tylko ludzie frontu, tak? I ewentualnie wybitne osoby pomocy. Tak działa ten świat. Tak działają wszelkie mechanizmy, nie wiem, promowania, zauważania, tak? Ktoś, kto jest na szpicy, o, sługa Boży, no i ewentualnie jak się przeczyta o kimś, kto tam rozwinął bardzo mocną, nie wiem, służbę wstawienniczą, tak? No to też takie jednostki się gdzieś tam przewijają. Ale Bóg nie powołał wszystkich na apostoła Pawła. Zgodzicie się ze mną? Nie powołał każdego człowieka na apostoła Pawła. Jak patrzę na to, to widzę taką analogię do gier sportowych, na przykład do piłki nożnej. Nie? Kogo ludzie pamiętają? Bramkostrzelnych napastników, tych, którzy bramki ładują, ewentualnie wybitnych obrońców. Tak, takich też się wynagradza. Jest struktura na tej ziemi. Napastnik, która strzela bramki, zarabia najwięcej. Wybitny obrońca też, ale reszta zdecydowanie mniej. I teraz, wiecie, wyobrażacie sobie drużynę zbudowaną z samych napastników? Napastnik ma określone cechy. Część z nich musi być dosyć egoistyczna. I teraz wyobraźcie sobie zespół 11 egoistów na boisku. Tak. Każdy leci sam z piłką, bo chce bramkę strzelić. Nie? Jako siła rażenia takiego zespołu jest żadna. Żadna jest. I teraz chcę powiedzieć jedną rzecz. Naśladowanie życia Jezusa, czy naśladowanie w ogóle apostoła Pawła, czy w ogóle jakiegokolwiek innego apostoła, nie powoduje, że człowiek staje się z automatu sam apostołem. To nie o to w tym chodzi. To nie o to chodzi, jeśli chodzi, albo czy w ogóle, że powinien się nim stać, tak? I że przez to jest powołany do roli pierwszoplanowej. Ludzie czasami tak to rozumieją, że jak mówisz, naśladuj Jezusa, naśladuj Pawła, bądź Pawłowy, to rozumieją to tak, że muszą dokładnie skopiować działania, które podjął na przykład apostoł Paweł. Nie, to nie o to chodzi. Co naśladujemy? Naśladujemy ich zasady życiowe, tak? Naśladujemy ich wiarę, naśladujemy ich determinację, naśladujemy ich poświęcenie, tak? Naśladujemy ich konsekwencje w działaniu. Co jeszcze? Posłuszeństwo naśladujemy, tak? Wierność naśladujemy. To są rzeczy, które w ogóle chodzenie w prawdzie, tak? To, ale nie zmienia to faktu, że każdy z nas został powołany przez Boga do wykonania jakiegoś zadania. Każdy z nas do czegoś został powołany. I teraz taką bardzo prostą prawdę chciałbym przypomnieć. Taką bardzo prostą, taką właśnie fundamentalną. Dlatego też pytałem, czy kto z was wraca do fundamentów. Wiecie, że Bóg nie ma względu na osobę, nie? Wiecie o tym. To więc z perspektywy Boga powołania nie są większe i mniejsze. Nie istnieje taka rzecz jak na tym świecie. Napastnik jest lepszy. Człowiek frontu jest lepszy. Człowiek frontu jest większy. Nie ma względu na osobę, jak przydzielał zadania też. Nie ma większych i mniejszych powołań. Są inne i są inne zadania do wykonania. W niektórych drużynach ogromną rolę ma fizjoterapeuta. Czy ktoś widział kiedyś fizjoterapeutę na boisku? Czy gdzieś? Masażystów? Czy ktoś to widział? Nie, nie strzelił bramki. Bóg nie myśli tak jak człowiek. Na sądzie przed Trybunałem Chrystusowym Jezus nie będzie z nami rozmawiał, czy byliśmy popularni. Ile bramek strzeliłeś? Nie będzie takiej rozmowy. Tylko czy się prawidłowo odczytałeś? I czy byłaś wierna swojemu powołaniu? Kto nas powołuje, kochani? Kto powołuje? Bóg powołuje. Czytamy w Efezjan, tak? I On ustanowił jednych. Paweł w każdym liście to podkreślał. Kto go powołał? Bo traktowali go jako drugi sort. Do każdego zadania powołuje On. I teraz tu się kłania głębokie zrozumienie w ogóle koncepcji zespołu apostolskiego. To jest, trochę nawiążę do tego, co powiedziała Anita dzisiaj, nie? Że zespół jako taki, cały zespół, który tworzymy, on ma swoje cele. I teraz my, ludzie będący sercem w tym, tak, mamy różne zadania indywidualne do wykonania w ramach tego zespołu. Mamy różne role i mamy różne funkcje. Tak, aby ten zespół mógł prawidłowo działać i aby mógł się prawidłowo rozwijać. Mamy takie zadania. Czyli teraz tak, z jednej strony wszyscy działamy w namaszczeniu apostolskim, bo jesteśmy w zespole i jesteśmy w nauce apostolskiej, tak? Mamy wspólne cele do zrealizowania, ale z drugiej strony każdy z nas ma swoje indywidualne zadania do wykonania w ramach tego, działając właśnie w ramach tego zespołu. I często te zadania są też zadaniami pomocowymi lub zadaniami drugiego planu. Ten drugi plan, ja wam pokażę ten drugi plan, bo on jest gubiony przez ludzi. Diabeł robi swoje tutaj, często podrzuca myśli odrzuceniowe, poniżeniowe, tak? Żeby zatrzymać takiego człowieka i powiedzieć mu, wiesz, nie jesteś wiele wart. Jesteś mało wartościowy. Zobacz, jak on tamten służbę rozkręcił. Zobacz, co on zrobił. A ty? Kto cię zna? Kto cię widzi? I człowiek się zamyka. I teraz jeden się zamyka, a drugi olewa swoje powołanie i zaczyna kopiować tamtego, który mu imponuje po ludzku. Jedno i drugie jest rowem. Jedno i drugie jest pomyłką. Powołania są różne. I tak jak powiedziałem, Bóg nie ma względu na osobę, powołania nie są większe i mniejsze. Nie są. I zobaczcie, tak wam prostą rzecz pokażę. Ewangelia Mateusza 10:41. To często cytujemy. Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka. I tu jest też druga część, w której się skoncentruję. A kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. Kto jest sprawiedliwy? No sprawiedliwy jest ten, który narodził się na nowo, który oddał swoje życie Jezusowi, tak? Jest sprawiedliwy. O co tu chodzi? Wystarczy, że przyjmiesz w swoim sercu i w swoim życiu człowieka służby zgodnie z jego powołaniem, a już otrzymujesz jego zapłatę czy nagrodę. Jeśli przyjmiesz go, co to znaczy, że go przyjmiesz? Zgodzisz się z nim, uznasz go, wejdziesz pod jego autorytet, który może mieć bardzo różny zakres, tak? Gdzie tu jest miejsce na poniżenie? Gdzie tu jest miejsce na ludzkie myślenie? Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. W ogóle zależy mi, dlatego o tym dzisiaj mówię, zależy mi, aby po tym dzisiejszym słowie, po tym dzisiejszym nauczaniu, każdy człowiek, który doświadczał jakichkolwiek myśli w ogóle odrzuceniowych, poniżeniowych w tym obszarze, w związku z tym, iż nie jest człowiekiem frontu, tak? Urwał diabłu łeb. Urwał diabłu łeb i przestał patrzeć na to, że powołanie drugoplanowe czy powołanie tyłu jest w jakikolwiek sposób gorsze. Żeby urwał diabłu łeb i wszedł z radością, dziękczynieniem i pasją w wykonywanie swojego zadania. Heniu, dzisiaj nam się rozgadał. Dam wam przykład. Kiedy rozważamy Ewangelię i czytamy Ewangelię i rozważamy Ewangelię, jeśli chodzi o narodziny Jezusa, to w większości przypadków koncentrujemy się na Jezusie, jaka była Jego historia i trochę też tam na Marii, na jej zgodzie z Bogiem, to co ona zrobiła. Ale ja bym chciał dzisiaj poświęcić trochę czasu na analizę Józefa, męża Miriam. Człowieka, który przez ludzi ukierunkowanych na napastników jest pomijany. Występuje coś tam troszeczkę sobie w tej Biblii. Nie jest istotny. Nie założył 1000 kościołów. Niczego wielkiego nie zrobił. Ale to kiedy czytałem sobie Józefa, to Bóg mnie zatrzymał i powiedział mi: opowiesz o ludziach drugiego planu. Bo Józef wypełnił swoje zadanie. I takie zadanie dostał ode mnie. Ewangelia Mateusza, 1 rozdział, 18-25. Z narodzeniem Jezusa, Chrystusa było tak. Gdy matka Jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. Gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swojej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie, wypowiedziane przez proroka. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami. A gdy Jezus obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją. Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Kiedy to czytamy, to zazwyczaj ludzie się zastanawiają rzeczywiście, jak to doszło do tego, że ona była brzemienna z Ducha Świętego, jak to jest tutaj tak napisane. Natomiast chciałbym, żebyście chwilę odwołali się do swojej wyobraźni. Tam rzeczywiście z tymi zaślubinami w tamtych czasach było różnie. Niektórzy się sami poznawali, niektórych tam rodzice kojarzyli, ale mamy sobie młodego Józka i mamy sobie młodą Marysię. Zostają małżeństwem. Mamy Józefa. Józef w ogóle mówi: kurczę, tak? Ani jedno, ani drugie nie uprawiało nigdy seksu, tak? Znaczy Józef zakłada w ogóle, tak, no, mam żonę, przede mną teraz w ogóle seks, dopełni się w ogóle nasze małżeństwo. No i przychodzi do niego Marysia, odsłania luźniejszą bluzkę i mówi: słuchaj, Józef, jest mały problem. Jestem w ciąży. Wyobraźcie sobie to, panowie. Ilu by się zerwało po 3 sekundach? Czekałeś w ogóle. Mało tego. Nie? Jak się jeszcze beznadziejnie próbuje tłumaczyć, że ją Duch Święty zapłodnił. No tak. Poleciała w miasto, a teraz się tłumaczy. Przejaskrawiam, ale wiecie, my czytamy trochę o tych rzeczach, jak tak w ogóle, jakby ci ludzie byli pozbawieni jakiejś interakcji ze sobą. Jakby to było jakieś takie roboty, które tam miały jakąś misję do wykonania. I teraz zobaczcie, rozwaliło mnie, tak przeczytałem. Józef, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. Ja wam przeczytam teraz. Oni żyją sobie w Izraelu, tak? Obowiązuje ich prawo mojżeszowe. I teraz 5 Mojżeszowa, 22 rozdział, 13-21 mówi tak. Jeżeli mężczyzna pojmie dziewczynę za żonę i złączy się z nią, a potem uprzykrzy ją sobie i wytoczy przeciwko niej ubliżające zarzuty i zniesławi ją, mówiąc: pojąłem tę kobietę za żonę, lecz gdy złączyłem się z nią, stwierdziłem, że nie była dziewicą. Wtedy ojciec i matka jej wezmą i przyniosą dowody dziewictwa tej dziewczyny. Po takich słowach rodzice musieli udowadniać i bronić ewentualnie, że ona była dziewicą, tak? Oni wezmą i przyniosą dowody dziewictwa do starszych miasta, do bramy, a ojciec dziewczyny powie do starszych: moją córkę dałem temu mężczyźnie za żonę, lecz on uprzykrzył ją sobie i oto wytacza ubliżające zarzuty, mówiąc: stwierdziłem, że twoja córka nie była dziewicą, lecz tu są dowody dziewictwa mojej córki. I rozłożą bieliznę przed starszymi miasta. Wtedy starsi miasta wezmą tego mężczyznę i ukażą go, nałożą na niego grzywnę w wysokości 100 srebrników i dadzą ojcu tej dziewczyny, gdyż zniesławił dziewicę izraelską. Pozostanie ona jego żoną i nie będzie mógł jej oddalić przez całe życie. Ścisła procedura. Lecz jeżeli ta mowa będzie prawdą i nie znajdą się dowody dziewictwa tej dziewczyny, to wyprowadzą tę dziewczynę do drzwi domu jej ojca i ukamieniują ją mężczyźni jej miasta. Poniesie śmierć, gdyż dopuściła się haniebnego czynu w Izraelu, uprawiając nierząd w domu ojca swego. Wyplenisz to zło spośród siebie. Oni w takich realiach żyli. Taka była procedura. I teraz, co mamy dalej? Józef mógł więc Marię zniesławić, oskarżając ją o brak dziewictwa i narazić ją na ukamienowanie. Miał prawo do tego. Czekał na pożycie ze swoją żoną, a ona jest w ciąży. Józef miał też drugie wyjście. Mógł też wystawić Marii list rozwodowy. Zgodnie z 5 Mojżeszowym 24:1. Jeżeli ktoś pojmie kobietę za żonę, a potem zdarzy się, że ona nie znajdzie upodobania w jego oczach, gdyż odkrył on w niej coś odrażającego, to wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swego domu. Słuchajcie, ja nie chcę wchodzić tutaj w ogóle głęboko jakoś w analizę kwestię samego prawa żydowskiego, tak? Żydzi w ogóle się długo spierali o to, co to znaczy odkryć w coś odrażającego. I były stronnictwa, które uważały, że chodzi tylko i wyłącznie tam o wszeteczeństwo, inni uważali inaczej. To dlatego między innymi faryzeusze zapytali Jezusa, tak? Czy mąż może odprawić żonę swoją, tak? Bo to były takie tematy, które były dla nich istotne. I teraz zobaczcie. Mamy człowieka, poślubił sobie żonę, jest w jakiś sposób tam najarany. Ona przychodzi, mówi, że jest w ciąży. Ma możliwość zniesławić ją, albo przynajmniej uruchomić całą procedurę. Ma możliwość wystawić jej list rozwodowy, tak? No bo sam fakt, jeśli była w ciąży, nie wiemy, czy było to widoczne, czy nie było to widoczne, tak? Już by spowodował, że sorry, nikt by nie miał jakichkolwiek wątpliwości. I teraz on, Józef, decyduje się na inny, trzeci wariant. To on chce potajemnie opuścić Marię, nie narażając jej na jedną ani drugą konsekwencję. Kozak. Kozak. Mógł zrobić dużo. Mógł ją wykopać. Ale nie. Dlaczego? Józek nie szukał swego. Widzicie to? Józef był człowiekiem z ukształtowanym też charakterem. Józef nie czuł się poniżony. Nie czuł się poniżony. Zobaczcie. To wszystko, o czym wam teraz mówię i te warianty, dzieją się zanim Józef ma jakąkolwiek ingerencję Bożą w tym temacie. Bóg do niego w tym temacie do tego momentu nie powiedział ani słowa. Do tego momentu jest tylko to, że ma żonę, żona przychodzi, sorry, jestem w ogóle w ciąży, tak? I on ma uprawnienia do tego, co może zrobić. Mówi nie. Nie zniesławię jej. Potajemnie ją opuszczę. Józef. Drugoplanowa postać w Biblii. Nie odegrał jakiejś wielkiej roli. Rzadko się o nim wspomina, rzadko się go cytuje. Nie szukał też zemsty, pomimo na pewno rozczarowania jakiegoś duszewnego, którego zapewne doświadczył, tak? Mógł ją wykopać, mógł się zawinąć w 10 minut. Ale zobaczcie, to jego charakter, jego postawa spowodowały, że Boży plan narodzin Mesjasza mógł się dalej realizować. Jego postawa doprowadziła, że jakiś odcinek udało się przejść i mogły się zaczynać kolejne odcinki. I zobaczcie, dopiero w tym momencie, dopiero kiedy Józef podejmuje decyzję, że nie zniesławię ją, jak to jest dokładnie napisane, nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I dopiero w tym momencie dochodzi w czasie snu Józefa, do wizytacji anielskiej, która potwierdza słowa i linię obrony Marii. Dopiero wtedy. Nie było takiego precedensu wcześniej, żeby jakakolwiek kobieta była w ciąży poprzez ingerencję Ducha Świętego. Na czym się on miał oprzeć? Nie miał czegoś takiego, no tak, 300 lat temu coś tam było. No nie. Nie było takiej, on dostaje od niej informacji, wiecie, no przychodzi mu, kurczę, żona, mówi, że jest w ciąży i że Duch Święty ją zapłodnił. Obawiam się, że wielu dzisiejszych chrześcijan by tego tematu nie wytrzymała. Nie poszłaby dalej, tak? A tam wtedy anioł mu tłumaczy. Zobaczcie, i gdy nad tym rozmyślał, gdy już podjął decyzję, tak? Nie zniesławię jej, to ja w ogóle się zawinę. Wtedy, gdy podjął takie decyzje, pojawił mu się anioł pański i dopiero mu zaczął mówić tak, że nie lękaj się przyjąć Marii, żony swojej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego, tak? Urodzi syna, tak? I zaczyna mu po prostu prorokować dalej, co się w tym temacie wydarzy. I teraz zobaczcie na Józefa dalej. Budzi się z tego snu, dostaje to potwierdzenie, tak? I czyni tak, jak mu rozkazał anioł, zgodnie z wytyczną. przyjmuje swoją żonę i nie obsłuje z nią tak, dopóki nie urodziła Jezusa. Co mnie bardzo dotyka w tej historii, choć tak jak mówię, Józef jest tutaj generalnie w całym tym wątku, jak i w całej Biblii, drugoplanowy, widzę posłuszeństwo, widzę poświęcenie, widzę wierność w tym, co zostało mu powierzone. Bo anioł zwiastował mu, co też jemu zostało w tym wszystkim powierzone. Masz przyjąć swoją żonę. I teraz jak oceniamy takie powołanie z perspektywy ziemi? No ale weź, przynajmniej byś 1000 kościołów założył. Przynajmniej jakieś spektakularne rzeczy zrobił. Ale jego powołaniem było, zaraz powiem o drugiej części tego powołania, przyjąć w tej sytuacji też Marię. Nie odrzucić jej. Człowiek powie, za słabe. Dlaczego za słabe? Ktoś to musiał zrobić. Przecież Jezus musiał przyjść na ziemię jako człowiek. Zobaczcie, jak wiele w nas jest takiego myślenia właśnie jeszcze mimo wszystko, no jeszcze światowego, bo ten świat gdzieś to nas przenika. Szukamy zawsze, każdy myśli właśnie, że okej, skoro jestem w zespole apostolskim, to ja też jestem apostoł, to ja też będę apostoł, powinienem być apostoł. Niektórzy się frustrują, bo nie widzą w sobie pewnych rzeczy takich, ale powinienem być. Zespół apostolski nie składa się z samych apostołów, sorry. Zespół apostolski to ruch apostolski i myśl apostolska i działania apostolskie, a żeby działać, tak, trzeba pomocników, trzeba obrońców, trzymając się nomenklatury cały czas piłkarskiej, fizjoterapeutów, masażystów, trzeba biznesmenów, trzeba wszystkich, w ogóle cała infrastruktura jest dużo większa niż tych paru napastników, co te bramki strzela. I tak naprawdę bez tej infrastruktury to oni niewiele znaczą. Więc zobaczcie, Józefowi nie zostało powierzone bycie apostołem pogan. On nie dostał takiego zadania. On dostał zadanie, żeby przyjąć Marię i uczynić środowisko wzrostu dla człowieka Jezusa. To było jego powołanie. Uczynić środowisko wzrostu. Analizowałem sobie dalej Józefa, kiedy mi właśnie Duch Święty zwrócił uwagę na niego, jako na przykład takiej postaci drugoplanowej. I tam było cały czas tak, że po wizycie, powiedzmy, nie wiem, mędrców, czy tam bogatych okultystów, jakbyśmy ich tam nie nazywali, Józef ma kolejne sny i widzenia anielskie. Tak? W Ewangelii Mateusza 2:13-15 czytamy dalej. A gdy oni odeszli, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci powiem. Albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego i w nocy i udał się do Egiptu i przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział przez proroka mówiącego: z Egiptu wezwałem syna swego. I znowu, czytamy to jakieś tam wydarzenie historyczne. Wielu ludzi mówi tak: o wiesz, ja jestem powołany tutaj do wielkich rzeczy, do zakładania tam 5000 kościołów, ale jak słyszy głos: zmień pracę, nie wiem, jakąkolwiek, to jest wyzwanie. A ten dostaje informację: wstań, weź dziecię oraz matkę, tak? I idź do Egiptu. Z czym się w ogóle Żydom kojarzył Egipt? Bo dla nas to jest, wiecie, wycieczka. Tu ten pojechał, nie wiem, do Austrii, ten pojechał do Niemiec, nie, na roboty pojechali w ogóle, coś tam. A, spoko. Do Egiptu? Wyobraźcie sobie Józefa, że idzie do dzisiejszych quasi-proroków i mówi: wiesz co, dostałem słowo od Pana, że mam zabrać dziecię, że mam zabrać Marię i jechać do Egiptu. Wiecie, co powiedzieli? No stary, wszędzie, ale nie do Egiptu. Przecież Egipt kojarzy się z niewolą. Nie idź do niewoli, idź do świątyni i szukaj głosu Pana, aby cię ochronił. No ale Pan go ochronił. Powiedział mu w ogóle, zabieraj się i do Egiptu. Nie miał mu kto tego potwierdzić. Dlatego uważam, że to jest w ogóle mocne, co on robił. Mocne. Bo to z tego wszystko wynika, wiecie, z tego posłuszeństwa, z tej wierności, z tego poświęcenia. On po prostu usłyszał, poszedł, zrobił. Mi to zawsze imponują te historie, jak czytam w Biblii, właśnie to mnie dotyka. Usłyszał, poszedł, zrobił. Nie było 100 pytań przy okazji. Ale kiedy, ale jak to zrobię, tak? Będziesz tam, dopóki ci nie powiem, że masz wracać. Okej, zawijamy się. Wstał, wziął dzieci oraz matkę i udał się do Egiptu. I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka, z Egiptu wezwałem ciebie. Tak? Właśnie co robi Józef? No jest posłuszny Bogu w zakresie zadania, jakie zostało mu powierzone. Nie kombinuje, nie dodaje niczego od siebie. Wypełnia swoje powołanie. Realizuje swoje zadania. Idzie do bezbożnego Egiptu. Z tym, który ma wybawić Izraela. To jest dobre. Co się w jego głowie musiało dziać. Jak ten pierwszy sen mógł być podważony, jak drugi sen mógł podważyć pierwszy, tak? Tu masz całą historię, że będzie wybawicielem, a przychodzi druga informacja, po ludzku sprzeczna. No gdzie do niewoli? Z czym się Egipt kojarzył? Przecież nasi ojcowie wyszli z niewoli. Gdzie tam wracać? No gdzie? Gdzie? Ale wiecie, dlaczego w ogóle właśnie o to chodzi, że religijnie myślący ludzie nie szukaliby Jezusa w Egipcie. Nie szukaliby Go. Nie szukaliby Go. Bo się myśli schematycznie, tak? Egipt to niewola. On tam był najbezpieczniejszy. Ale generalnie Józef przez cały czas musiał być gotowy, aby wierzyć widzeniom anielskim, a nie zwyczajom, które panowały. Bo my, wiecie, nie możemy się od tego oderwać. On żył w systemie prawa, które tam było, w tradycji, w kulturze ich, w której funkcjonowali. Teraz Ewangelia Mateusza 2, dalej, 19-23. A gdy Herod umarł, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc, wstań, weź dziecię oraz matkę jego i idź do ziemi izraelskiej. Zmarli bowiem ci, którzy nastawali na życie dziecięcia. Wstał więc, wziął dziecię oraz matkę jego i powrócił do ziemi izraelskiej. Znowu, posłuszeństwo. Ale gdy usłyszał, że Archelaus króluje w Judei po swoim ojcu Herodzie, bał się tam iść, ostrzeżony jednak we śnie, znowu, udał się w stronę Galilei. A przyszedłszy tam, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazwany będzie. To posłuszeństwo Józefa doprowadziło, że te proroctwa się tu wypełniły. Jezus jest jeszcze malutkim brzdącem. Nie rozpoczął służby. Maria idzie za mężem swoim. Józef, drugoplanowa postać, musi przeprowadzić Jezusa przez te odcinki. To jest jego zadanie życiowe. To jest jego powołanie. Czy to jest małe? Właśnie to chcę wam dzisiaj pokazać. Czy to jest małe? To nie jest małe. To nie jest małe. A jego postawa jest tutaj dobra, do naśladowania. I dalej widzimy, że Józef wychowuje Józef wychowuje Jezusa zgodnie z obowiązującym prawem, tak? Tworzy mu dom. Tworzy mu właściwe środowisko do wzrostu. Wiemy, że był cieślą. Jezus uczył się też przy nim zawodu, tak? Stwarza mu warunki do tego, żeby Jezus mógł w ogóle wzrastać, rozpoznać, kim jest i dalej się odpalić. Tak? Wychowuje go zgodnie z literą prawa, która jest. I wiecie, dla mnie Józef jest klasycznym przykładem roli właśnie drugoplanowej Biblii. Rzadko się o nim mówi. Bardzo rzadko. Nie założył 1000 kościołów. Nie nauczał słowa. Masowo nie głosił Ewangelii, tak? Nie wypędzał masowo demonów. Masowo nie uzdrawiał chorych. Tylko po prostu Boga słuchał. W tym, co mu było powiedziane. Tak po prostu. Nie uznał tego za małe. Był wierny w tym, co zostało mu powierzone. Pamiętajmy o tym, bo wiecie, Jezus schodząc na ziemię, on się wyrzekł bóstwa. On był normalnym człowiekiem. Normalnym dzieciakiem. Potrzebował też odpowiednich warunków do wzrostu. Czegoś, co go mogło stymulować. Jakiegoś przykładu. Nie mamy zbyt dużo informacji na ten temat, ale myślę, że widzimy, że Józef żył zgodnie z prawem i też znał to prawo. Więc myślę, że na tym początkowym etapie on też w jakiś sposób ukierunkował dziecko Jezusa w ogóle na to prawo. To, że on w ogóle zaczął szukać, zgłębiać pisma, myślę, że rola Józefa w tym też jakaś była. Co go cechowało? Nie szukał swego. Nie był poniżonym człowiekiem. Był gotowy do poświęcenia. Był posłuszny i wierny w tym, co zostało mu powierzone. Czyli co? Miał charakter. Miał charakter i też był świadomy siebie i swojego życia. To jest bardzo ważne. Wiecie, my często o tym mówimy, ale ja wiem później, jak rozmawiam z ludźmi, że to i tak wraca do... Ale może ja też. Może zespół apostolski powinien się składać ze 100 apostołów. Może ja też powinienem. Ja nie wiem. Ale chodzi o to, żeby... Nie wiem, co mówi do ciebie Bóg. Ale żeby mieć zdrowy ogląd zagadnienia. Nie ma większych i mniejszych powołań. Józef czasami nie rozumiał Jezusa, tak? Bo jego namaszczenie też gdzieś się w ogóle kończyło. I jego zrozumieniu tematu. Świadczy o tym chociażby ta historia, jak Józef, jak oni poszli Jezus został w świątyni, jak miał te 12 lat. On nie rozumiał do końca, tak? To był jego koniec. Ale jego zadaniem nie było rozumieć więcej. Jego zadaniem było po prostu stworzyć warunki rozwoju dla Jezusa, umożliwić mu start. Poza Jezusem chcę wam zostawić dzisiaj jeszcze parę innych takich przykładów, żebyście sobie też jakby pooglądali to z tej strony. Akwilla i Pryska. Kojarzycie taką parę? Pryska, czyli Pryscylla. Najpierw przeczytam parę fragmentów, później chwilę o nich powiem. Dzieje apostolskie 18:1-4. A potem Paweł opuścił Ateny i przyszedł do Koryntu. Tam natknął się na pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii i na Pryscyllę żonę jego, dlatego że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym i zbliżył się do nich. Paweł się do nich zbliżył. A ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracowali razem. Byli bowiem z zawodu wytwórcami namiotów, a każdy w sabbat rozprawiał w synagodze i starał się przekonać zarówno Żydów, jak i Greków. Akwila był Żydem pochodzącym z Pontu. Tam w Rzymie stał się chrześcijaninem. Później był tam ten dekret tego Klaudiusza, który kazał się im zawijać. No oni mieszkali w Koryncie, u nich mieszkał Paweł, tak? Ale następnie też razem oni pojechali do Efezu, ponownie do Rzymu. Dzieje apostolskie 18:8. A Paweł przebywał tam jeszcze dłuższy czas, po czym pożegnawszy się z braćmi odpłynął do Syrii, a wraz z nim Pryscylla i Akwilla. Widać było, że coś powstało między nimi, tak? Że coś bliskiego się rodziło. Oni razem żyli, oni razem pracowali, oni razem funkcjonowali i oni razem służyli zgodnie ze swoim powołaniem. Zobaczcie. Dzieje apostolskie 18, 24, 26. A do Efezu przybył pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii. Mąż wymowny, biegły w pismach. Był on obeznany z drogą pańską, a pałając duchem przemawiał i nauczał wiernie tego, co odnosi się Jezusa, choć znał tylko chrześcijana. Ten to począł mówić śmiało w synagodze. A gdy go Pryska i Akwila usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. Ich rola była właśnie też taka drugoplanowa. To nie była tylko rola pomocowa. Oni nie tworzyli tylko tyłu, oni nie tworzyli tylko i wyłącznie wsparcia do tego, żeby, nie wiem, Paweł mógł mieszkać, tak? I gdzieś tam sobie usługiwać. Oni też służyli. Oni też działali. W 1 Koryntian 16:19 pozdrawiają was zbory azjatyckie, pozdrawia was w Panu serdecznie Akwila i Pryscylla ze zborem, który jest w ich domu. Myślicie, że łatwo jest człowiekowi pojechać samemu gdzieś i tak w ogóle tworzyć coś od podstaw, bez jakiegokolwiek wsparcia i ludzi, którzy są z nim? Przecież każdy człowiek ma tylko 24 godziny, tak? Paweł musiał zarabiać, musiał się utrzymywać. Zresztą on wielokrotnie powtarzał, tak mówił, nie szukam niczego waszego, tylko was samych, tak, żeby nikt nie miał na niego żadnego haka, czego on w ogóle od ludzi chce. I teraz my mówimy tak, bo Paweł był liderem tego zagadnienia, zakładania kościołów, myśli apostolskiej, którą zakładał, doktryny w ogóle chrześcijańskiej, ale on nie działał sam. On działał w zespole. W zespole. I w tym zespole usługiwali ludzie. Akwila i Pryska byli usługującymi z zespołu apostolskiego Pawła. Mieli swoją grupę domową, nauczali słowa, jeździli z nim na wyjazdy misyjne. Myślę, uważam tak, że efektywność Pawła, jak i każdego innego, który miałby usługiwać sam, byłaby dużo mniejsza, gdyby nie było Akwili i Pryski. My to musimy zrozumieć i zobaczyć. Bo musiałby poświęcić czas też na inne rzeczy. Nie do końca zrealizowałby swoje powołanie. Gdyby Akwila i Pryscylla byli zaburzeni, powiedzieliby, o wiesz, ty przyjechałeś tutaj do Koryntu zakładać, to teraz spoko, to my tam pojedziemy, gdzieś tam też coś zrobimy. Ale oni się rozpoznali, że ich rolą nie jest to, że oni będą usługiwać przy Pawle, ale zrealizują swoje powołanie. To jest ich powołaniem. Właśnie to. Stworzyli mu z jednej strony warunki do rozwoju jego służby, tak? Ale z drugiej strony samemu też czynnie służąc. Paweł miał zaplecze w zakresie modlitwy o ludzi, wyprostowania czegoś, tak? To jest bardzo istotne. To jest bardzo istotne, żeby tego nigdy nie zgubić. To są też takie postacie drugoplanowe. Kolejny przykład. Łukasz. Lekarz. Grek z Antiochii. Autor Ewangelii i autor Dziejów Apostolskich. Wykształcony człowiek. Co on w ogóle zrobił? Można powiedzieć taką banalną rzecz. On tylko spisał. On użył swojego wykształcenia do tego, aby budować kolejne pokolenia. Widzicie to? Fajnie się czyta Dzieje Apostolskie. Można z nich pewne rzeczy wyciągnąć. No, postanowił to spisać. Natchniony przez Ducha. Nie uznał tego za małe. Łukasz miał bliską więź z Pawłem. Paweł mógł na nim polegać. Pozdrawia was Łukasz, lekarz umiłowany. Tak mówił o nim Paweł. Umiłowany lekarz. W 2 Tymoteusza 4, 9, 11, dając tam instrukcję Tymoteuszowi w zakresie kościoła w Efezie, Paweł pisze: staraj się, przyjść do mnie rychło, albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny i odszedł do Tesaloniki, Krescen do Galacji, Tytus do Dalmacji, tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. Wiecie, Paweł miał tą świadomość funkcjonowania w ogóle zespołu apostolskiego. Weź Marka, bo jest mi potrzebny do posługiwania. On wiedział, że w takiej konfiguracji też jest siła, tak? Łukasz towarzyszył też Pawłowi w wyjazdach misyjnych. I Łukasz też, tego do końca nie wiemy, jak to było, brakuje trochę szczegółów, ale Łukasz jest tym, który odwiedzał w Rzymie w więzieniu Pawła. Wielu się od niego odwróciło. I teraz my dzisiaj spoko, nie? Napiszę sobie posta, wrzucę na fejsa. Paweł miał trochę ograniczone możliwości wpływania z więzienia w Rzymie. Zdajecie sobie sprawę, bo do końca tego nie wiemy, tak? Ile informacji, która gdzieś tam trafiła do kościołów, była przekazana poprzez to, że Łukasz postanowił odwiedzić Pawła w więzieniu, przyjąć w ogóle tą naukę, którą on składał, żeby dotarła dalej do kościołów czy do konkretnych ludzi? Tego nie widać, nie? Bo mówimy, to list apostoła Pawła, tu Pawła. Tak? Nie umniejszamy Pawłowi, to nie o to chodzi. Ale trochę chcę wynieść rolę tych osób, których nie widać teoretycznie. A my możemy w ogóle nie mieć świadomości, jak wiele z tych informacji. Ja nawet nie wiem, czy te listy, czy on je mógł wysyłać, czy on nie mógł ich wysyłać. Czy on nie dawał po cichu, wiecie, do kieszeni, na przykład Łukaszowi, który wysyłał dalej. Są tam różne informacje, ale wiecie, to tak naprawdę do końca tego nie wiemy, bo to są już takie przekazy, które tam są powielane, ktoś tam szuka w różnych źródłach. Do końca nie wiemy, ale wiemy, że na pewno, że Łukasz odwiedzał Pawła jako jeden z niewielu i mu na tym zależało. Więc osobiście uważam, że jego rola jest ogromna. Ogromna. I to samo chociażby, że spisał Ewangelię i spisał Dzieje Apostolskie. Kolejna postać, Sylas. Sylas to był taka postać gorliwa. On zaczynał w Jerozolimie i widać było od razu, że dawał świadectwo w ogóle tego, że jest takim w ogóle gorliwym pasjonatem też Ewangelii. W Dziejach Apostolskich 15:22 czytamy: wówczas postanowili apostołowie i starsi razem z całym zborem posłać do Antiochii i was z Pawłem i Barnabą, którzy przybyli, wybranych spośród ciebie mężów, Judę, zwanego Barsabaszem, i Sylasa, zajmujących wśród braci przodujące stanowiska. Tak? No taki był też Sylas w ogóle i jego rola w Jerozolimie. I teraz po przybyciu do Antiochii, Juda zaś i Sylas, którzy sami byli prorokami, licznymi kazaniami, jest napisane, napominali i umacniali braci. Sylas cały czas usługuje swoim namaszczeniem. Pojechał z Jerozolimy do Antiochii, tak, i od razu liczne kazania, napomnienia, umacniania. Tak? Prorokuje tam do zboru w ogóle. Porusza się w swoim namaszczeniu. Nie wraca do Jerozolimy, postanawia zostać w Antiochii. I zobaczcie, kiedy dochodzi do poróżnienia pomiędzy Pawłem i Barnabą, jest Sylas. Paweł ma wizję, wie, co chce robić. Potrzebuje współtowarzysza. Samego wszystko nie szarpnie, wszystko nie zrobi. Miał Barnabę. Ale Barnaba zaczyna mieć inną koncepcję, a Paweł z kolei jest wierny temu, co widzi. jest Sylas. I od tej pory zaczyna się służba Pawła z Sylasem. I z jednej strony znowu Sylas, można powiedzieć, że pełni rolę w pewien sposób wsparciową dla Pawła, ale też poruszają się w innym namaszczeniu. Paweł usługuje w namaszczeniu stricte apostolskim, gdzie jedzie, buduje i tworzy. Sylas różnie, jest prorokiem, bo to widzimy. Też naucza i gdzieś to się uzupełnia w tym. Sylas w ogóle razem z Łukaszem i Tymoteuszem uczestniczyli też w dużej podróży misyjnej Pawła. I w ogóle o Sylasie mówi się, że on był jednym z najbardziej zaangażowanych, jeśli w ogóle nie najbardziej zaangażowanym takim i gorliwych, towarzyszy Pawła. Taki był Sylas. Choć sam bezpośrednio pewnie nie posługiwał się jakby namaszczeniem apostolskim. On wykorzystywał pewnie też namaszczenie apostolskie, które było u Pawła, które dało mu możliwość się bardziej rozwinąć jego namaszczenie. Bo to są wszystko naczynia połączone, tak jak mówimy. To są wzajemnie zasilające się stawy. Paweł potrzebował Sylasa, a Sylas potrzebował Pawła. I oni, siła ich rażenia każdego z osobna była mniejsza niż siła rażenia ich dwóch razem. I każdy wypełniał swoje powołanie. Każdy z nich. Zobaczcie to, że w ogóle on służył i że to była mocna służba. Kiedy Sylas razem z Pawłem przybyli do Filipii, tam jest taka historia, że oni tam uwolnili taką dziewczynę, czy tam kobietę z demonem wieszczym, nie? No i to już tam spowodowało, bo tam były straty finansowe, no to już oskarżenia, oni zostali wtrąceni do więzienia. Ale później tą historię, ja tą przeczytam wam to już czytamy o jednym i o drugim. Sylas był gorliwy, on się nie chował. Może nie było w nim pewnej tego pierwszego kreowania, które było w Pawle, ale szedł z nim jak przecinak. Dzieje apostolskie 16, 25, 32. Siedzą razem w więzieniu, a około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. W ogóle wiedzieli skąd są, wiedzieli co robili. Tam się nie zastanawiali, grypsuje się, nie grypsuje się, tak? Dostanę strzała, czy nie dostanę strzała, jak powiem w ogóle tutaj coś o Jezusie. W ogóle weszli w swoje rzeczy, tak jak mówię, tak? Uwielbiali Boga. Nie byli skoncentrowani na rzeczach w ogóle nieistotnych. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, także zachwiały się fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza, chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem. Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały przypadł do nóg Pawła i Sylasa i wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, aby był zbawiony? A oni rzekli: uwierz w Pana Jezusa, a będzie zbawiony. Zwróćcie uwagę, do nich, a oni rzekli. Sylas tu nie jest tylko cieniem. On jest w tych rzeczach. On jest. Oni się nawzajem też budują i inspirują. To jest ważne. A oni rzekli: uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. I głosili słowo pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Nie zapisane tylko, że Paweł głosił. Oni razem głosili. Sylas zresztą w ogóle, służył też z Pawłem gorliwie i doświadczał też prześladowań. Tam w Berei, w Tesalonicze. Oni doświadczali różnych prześladowań. Ale realizował swoje powołanie. Był w zespole apostolskim Pawła. I bez Pawła jego działalność i wpływ były też mocno ograniczone. I ostatnią osobę wam dzisiaj pokażę. Ja bardzo lubię tą postać, której wam teraz opowiem. To takie subiektywne, bo tam się nie tworzy, rankingów, ale tu też była kiedyś taka jedna historia, która mnie mocno dotknęła. Chodzi mi o Mordechaja z Księgi Estery. Jak sama nazwa wskazuje, jest to Księga Estery. Pierwsza planowa jest Estera. Mordochaj jest drugoplanowy. Nie jest to księga Mordochaja. Mamy taką historię, że Estera, tam jej umarli rodzice i wychowywuje ją wujek Mordochaj. Jest napisane tam w Estery 2:7, że wychowywał ją jak córkę. Rzecz się ma w Suzie, obecnie to jest Iran, w niewoli babilońskiej. I król perski, nie zapisuję jego nazwy, bo oni mają takie dziwne te nazwy, że czasami sobie język można na nich połamać. I król perski organizuje tam u niego na dworze, jest organizowany wybór panien, wybór tam różnych nałożnic. No sobie poczytajcie, nie będę chodził w szczegóły. Cała procedura w ogóle, jak tam w ogóle trzeba je wybrać, potem jak je trzeba przygotować, kiedy ona jest w ogóle gotowa, żeby przyjść do tego króla. I ulega wdziękowi Estery. Na początku ona się staje tam jedną z tych panien, która została zakwalifikowana do drugiej rundy, tak? Do drugiego etapu przechodzi. Tak? Przeszła przez preselekcję. Jednak Estera za namową Mordochaja nie mówi, że jest Żydówką. Tak? Rzecz się ma w niewoli babilońskiej. Docelowo jest tak, że król się w niej zakochuje i ona zostaje królową. W międzyczasie jest taki jeden epizod tylko. Życie się czasami składa z takich epizodów, w których my po ludzku nie do końca łączymy sobie klocki, że one są istotne. Planowany jest zamach na tego króla, wewnętrzny zamach tam jest planowany na tym dworze, czy tam przez ludzi od niego. Dowiaduje się o tym Mordochaj. Mordochaj przekazuje te informacje Esterze. No i ten spisek zostaje gdzieś tam wykryty, ale ten wątek na razie nie ma żadnego większego znaczenia. Natomiast ten król ulega zwiedzeniu pewnego księcia, który tam jest. Hamana. Zaburzony człowiek. Jakich wielu. On oczekuje, że każdy będzie przed nim klękał. Zbudował sobie o króla mocną pozycję i on oczekuje, że wszyscy będą się mu pokłaniali. Jedna osoba mu się nie pokłaniała. Mordochaj. Oczywiście wiecie, opowiadam wam tą historię, ale chodzi o to, że patrzymy na nią proroczo. Mordochaj nie schodził z pułapu prawdy. Mordochaja pewne układy nie obchodziły. On się nie lękał. Wszyscy się bali Hamana, bo się bali króla. Żyd, Mordochaj w niewoli babilońskiej. Przed księciem, który ma bardzo wysokie umocowania, nie klęka. Proroczy obraz. Jak często diabeł próbuje nakłaniać człowieka, żeby się w ogóle ugiął, bo coś tam się stanie. No i teraz, skoro Mordochaj nie oddaje mu czci, więc odrzucony, zazdrosny Haman stwierdza, że po ustaleniu, że Mordochaj jest Żydem, no to trzeba zgładzić Żydów, tak? No jego ego w ogóle nie było w stanie tego przełknąć. I Haman podstępnie podburza króla perskiego przeciwko Żydom. No i król mówi, spoko, masz wolną rękę, możesz ich zgładzić. No i tam oczywiście ja to upraszczam, tak? Nie będę wam tutaj Biblii cytował. Chodzi mi o całą historię i przechodzę zaraz do Mordochaja. I teraz, gdy Estera się o tym dowiedziała, ona się wystraszyła. Ona jest królową tam. Wystraszyła się i posłała tam swojego służącego do Mordochaja, no bo on nie był wtedy na dworze królewskim, aby jej powiedział, co teraz w ogóle. I właśnie Mordochaj przekazuje wtedy słowa, które dla mnie one są bardzo istotne, one są bardzo ważne w ogóle takie i zwracałem na nie uwagę, bo on z jednej strony, wiecie, nie chodzi na kompromis. Jest człowiekiem w ogóle prawdy. Haman? A co to? Co to jest Haman? A z drugiej strony dostaje informację, że Estera boi się. Nie wie co będzie. I on mówi tak. Przez tego pośrednika. Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz dlatego, że jesteś w Pałacu Królewskim. W ogóle obiektywnie sprowadza ją na ziemię. I teraz mówi tak, bo jeśli ty w tym czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd. Lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Lecz jeśli ty w tym czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd. To jest człowiek, który znał swojego Boga. Ani przez chwilę w tej sytuacji Mordochaj nie obawiał się, że im się coś stanie. Byli na obcym terenie. On był w ogóle prowodyrem całej sytuacji, bo nie klęknął, nie poszedł na kompromis, tak? I on mówi do niej, mówi, posłuchaj, to jest twoje 5 minut. Ojciec, duchowy ojciec, to jest twoje 5 minut. Jeśli nie wejdziesz w tą rolę, to ja znam mojego Boga. To mój ratunek dla Żydów przyjdzie skąd inąd, ale to jest twój czas. Motywuje ją i wypycha do działania. Nie daje jej instrukcji. Nie rozpisuje jej planu 10 punktów, które ma zrobić. Mówi, teraz działasz. Teraz. To jest twój czas. I teraz pod wpływem natchnienia uwolnionego przez Mordochaja Estera zaczyna odważnie działać. Zaczyna planować i równolegle, w związku z tym, że wchodzą w swoją rolę też i powołanie, tak? Zaczyna też działać Bóg, pobudzając w nocy samego króla perskiego i przypominając mu historię Mordochaja, który unicestwił cały spisek, który był przeciwko niemu, tak? Nie będę wam dalej czytał tej historii w ogóle. Zakładam, że czytacie Biblię, tak? I znacie tą historię. Haman zostaje zgładzony, tak? Żydzi zostają uratowani. Mordochaj w ogóle trafia na dwór tego króla. Od postawy Mordochaja wszystko się zaczęło. To nie jest księga Mordochaja. To jest drugoplanowa postać. Drugoplanowa postać. Nie tylko uratował Żydów i sprawił, że byli błogosławieni na dworze perskim, ale też stał się w ogóle drugim po królu. Przeczytam wam to. Estery 10:3. Gdyż Żyd Mordochaj był drugim po królu Ahasweroszu, wielce poważanym u Żydów, lubianym przez wielu współplemieńców, jako człowiek dbały o dobro swojego ludu i rzecznik pokoju dla całego pokolenia. Widzicie to? Widzicie historię tych osób? Namaszczenie drugiego planu może być bardzo różne. Ono nie jest gorsze. Ono nie jest gorsze. Skoro jest ktoś powołany do pierwszego planu, to ktoś jest powołany do drugiego planu, a ktoś jest powołany do tego, żeby zabezpieczać tyły. I odwrotnie. Skoro ktoś zabezpiecza tyły, to musi komuś zabezpieczać tyły. Tak funkcjonuje ciało, tak funkcjonuje zespół apostolski. Ja chciałbym, żeby raz na zawsze był koniec jakiegokolwiek ludzkiego wartościowania służb. Przecież to bluźnierstwo jest. Sami się nie powołujemy, tylko Bóg powołuje. Nie ulegamy w ogóle trendom. Jesteśmy posłuszni Słowu. Spójrzcie jeszcze raz na Józefa. Nie obchodziły go trendy. Do Egiptu poszedł. Musiał stanąć w wyłomie w ogóle wszystkich koncepcji. I powodów do tego, żeby zrobić cokolwiek inaczej. I dla mnie te postacie to są bardzo mocne postacie. My do końca naprawdę nie wiemy, jakby się potoczyły pewne historie też tych osób pierwszoplanowych, gdyby nie posłuszeństwo, poświęcenie, wierność i realizowanie swojego życia przez postacie drugoplanowe. Nie wiemy tego. I teraz chodzi o to, że Każdy z nas musi to zobaczyć i to też, jakby często powiadam, być pogodzony ze sobą. Pogodzony ze sobą. Pogodzony ze sobą jako człowiek pierwszoplanowy, pogodzony ze sobą jako człowiek drugoplanowy i pogodzony ze sobą jako człowiek wsparcia. Bo inaczej nie będziemy efektywni. Inaczej będziemy żyli iluzją, będziemy mrzonkami, a wiele z naszych działań będzie miało mniejszą siłę rażenia, tak? Wiele zależy od tego, czy każdy z nas po odczytaniu się w taki sposób podejdzie z pasją i z poświęceniem do swojego życia i do swojej służby. Z pasją i poświęceniem. W tym, co mam i w tym, co zostało mi powierzone. Uważam, że to jest ważne słowo, słuchajcie. Amen.